Cześć, nazywam się Mateusz Łukianiuk, z branżą e-commerce jestem związany od prawie 15 lat, a dziś chciałbym Wam trochę opowiedzieć o stosunkowo nowym trendzie, zwłaszcza na rynku polskim, który odnosi się właśnie do wyszukiwania zarówno wizualnego, jak i głosowego. Prezentacja jest podzielona na dwie części odnoszące się właśnie do tych dwóch form wyszukiwania. Powiemy sobie trochę o definicji pojęć, zdefiniujemy sobie, jakie wartości, twarde wartości dla tych dwóch trendów zostały zdefiniowane w przypadku statystyk. Pokażę Wam też przykłady zastosowania tego typu rozwiązań na rynku polskim, ale nie tylko. Na koniec powiemy sobie również o tym, jak dostosować się do tych trendów, żeby Wasze odpowiedzi znalazły się na liście odpowiedzi na konkretne zapytania. Jeżeli chodzi o voice search, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się ona oczywiście do zapytań głosowych, które nie uwzględniają w tym żadnych tekstów wpisywanych w okno wyszukiwarki. Sama forma nie jest formą nową, ponieważ istnieje ona od mniej więcej początku lat 60. Natomiast na tamten moment zarówno algorytmizacja, jak i same nośniki w postaci urządzeń mobilnych nie były na tyle dostosowane, żeby ten trend mocno się rozwinął. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda dzisiaj. Biorąc pod uwagę populację świata i ilość urządzeń mobilnych, które obecnie na świecie się znajdują, możemy śmiało powiedzieć, że na jedną osobę w przeliczeniu per capita na cały świat przypada około jednego urządzenia mobilnego, a 90% z tych urządzeń mobilnych są to smartfony z dostępem do internetu. I automatycznie możemy powiedzieć, że posiadają funkcję wyszukiwania głosowego. Jeżeli z tej grupy odjęlibyśmy dzieci do wieku 7 lat jako jednostki, które nie posiadają własnych urządzeń mobilnych, chociaż to też już się zmienia w dzisiejszych czasach, możemy śmiało powiedzieć, że jest to ponad jedno urządzenie mobilne, jeden smartfon przypadający na jedną osobę na świecie. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o urządzeniach mobilnych. Gdybyśmy wzięli pod uwagę dodatkowo tablety czy interaktywne głośniki typu Amazon Echo albo Google Nest, tych urządzeń będzie jeszcze więcej i to tylko powinno Wam pokazać, o jakiej skali mówimy, o jakim potencjale mówimy. Jeżeli chodzi o rynek e-commerce, poza wyszukiwaniem głosowym, mamy również dostępne na rynku narzędzia, chociażby w postaci asystenta zakupowego, czy też voicebotów, o których powiem za chwilę. Trochę twardych danych, jeżeli chodzi o ten trend na rynku światowym. Na chwilę obecną już 1/3 populacji korzysta regularnie z wyszukiwań głosowych, co przekłada się automatycznie na 30% zapytań głosowych w wyszukiwarce Google, która na chwilę obecną obsługuje już ponad 100 języków. Dla pokazania skali, tylko 10% tych języków odpowiada za zapotrzebowanie 66% populacji na całym świecie. Oczywiście te zapytania nie odnoszą się tylko i wyłącznie do kwestii zakupowych, więc nie jest to tylko i wyłącznie kwestia e-commerce'owa. 35% konsumentów wykorzystuje voice search do wyszukiwania newsów, a około 54% do wykorzystywania nawigacji. Natomiast już 20% konsumentów wykorzystuje regularnie voice search do dokonywania zakupów w internecie. Gdybyśmy nie mówili tylko i wyłącznie o pure commerce, a skupili się też na omnichannelu, możemy tą wartość zwiększyć do mniej więcej 58%, bo około taki procent konsumentów zadaje pytania o konkretne firmy poprzez właśnie zapytania głosowe. Jak to wygląda dla rynku polskiego? Na chwilę obecną około 20% respondentów definiuje, że posiada urządzenie, które obsługuje polecenia głosowe. Według mnie są to dane trochę niedoszacowane, ponieważ bazując tylko i wyłącznie na ilości sprzedanych urządzeń mobilnych, a dokładnie smartfonów w 2020 roku, była to wartość 5,8 miliona, co daje 23% populacji Polski. Biorąc pod uwagę dane globalne, o których też przed chwilą powiedzieliśmy, uważam, że taka niska wartość raczej wynika z braku świadomości posiadania takiej funkcji w swoim smartfonie niż braku takiego smartfona w gospodarstwie domowym. Jeżeli chodzi o rynek głośników interaktywnych, tutaj wartość przedstawia się całkiem nieźle. Być może dla niektórych z Was 8% nie jest wartością spektakularną, natomiast biorąc pod uwagę ograniczenia, jakie nakładają głośniki interaktywne pod kątem obsługiwanych języków, na rynku polskim jest to całkiem niezły wynik.
Jeżeli chodzi o podział pokoleniowy, tutaj również możemy powiedzieć, że trend raczej będzie zwyżkowy, ponieważ najmłodsze pokolenie, które za chwilę stanie się główną siłą nabywczą na naszym rynku, preferuje właśnie taką formę komunikacji. Jeżeli chodzi o baby boomersów, którzy aktywizowali się podczas pandemii zakupowo, również taka forma jest formą preferowaną. Do czego odnoszą się zapytania głosowe? Głównie do lokalizacji. Mówimy tutaj o lokalnych społecznościach, czyli wyszukiwaniu restauracji, wyszukiwaniu sklepów, ale także do nawigacji. Oczywiście większość tych wyszukań odbywa się poprzez urządzenia mobilne, ponieważ wtedy dużo łatwiej jest nam takie pytania zadawać. Na pewno warto jest zwrócić uwagę na sam trend głośników interaktywnych, ponieważ ich wykorzystanie w krajach anglojęzycznych głównie pokazuje, jak duży jest to trend. Kiedy wykorzystujemy takie zapytania? W bardzo wielu sytuacjach, jak jest to zaprezentowane na prezentowanym slajdzie, łączy je to na pewno, że mówimy tutaj o multitaskingu. Obecne tempo życia wręcz zmusza nas do multitaskingu i w przypadku tego typu zapytań dużo łatwiej jest nam je wykonać właśnie głosowo. Jadąc samochodem, wyprowadzając psa, oglądając telewizję, dużo łatwiej jest nam powiedzieć coś do telefonu niż wstukać konkretną ilość liter w oknie wyszukiwarki. To automatycznie powoduje, że jesteśmy w stanie zrobić to szybciej. Dla porównania, przeciętny człowiek jest w stanie wypowiedzieć około 150 słów w ciągu minuty, a napisać jedynie 40. Jest to 3 razy większa efektywność w kierunku słowa mówionego, a na efektywności oczywiście coraz bardziej nam zależy. Jeżeli chodzi o samą skuteczność tego typu zapytań, aż 87% respondentów definiuje, że odpowiedzi, które uzyskują na pytania zadane głosowe, są trafne. Jeżeli chodzi o samą skuteczność, no jest ona ściśle uzależniona właśnie od formy zadawanych pytań. Jeżeli mówimy o pytaniach zadawanych poprzez pisanie tekstu, one są często skrótowe, często hasłowe, co automatycznie przekłada się na jakość i ilość uzyskanych odpowiedzi. W przypadku zapytań głosowych są one często bardziej rozbudowane, uwzględniamy tam dużo więcej konkretnych zagadnień, konkretnych detali. Dodatkowo uwzględniamy tam 3 kluczowe zakresy, którymi są jak, kiedy i co. Skuteczność tego typu komunikacji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zapytań w wyszukiwarce. Jeżeli chodzi o samą komunikację, również marketingową, tutaj również porównując sobie komunikację poprzez SMS-y, poprzez mail i poprzez właśnie voice, jesteśmy w stanie stwierdzić, że buduje ona znacznie większe zaangażowanie i pomaga w uzyskaniu efektu, który chcemy uzyskać. Niestety nie jest ona wolna od mankamentów. Tutaj mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem automatyzacji. Oczywiście na rynku istnieją voice boty, które coraz lepiej naśladują człowieka. Niemniej myślę, że jeszcze daleka droga do tego, aby w pełni mogły zastąpić takie osoby. Dlatego w przypadku wykorzystywania tego typu funkcjonalności, zwłaszcza w realizacji połączeń głosowych, warto jest konsumentów poinformować o tym, z kim, a właściwie z czym mają do czynienia, ponieważ może to wpłynąć na ich percepcję. Jeżeli nie będą świadomi, że rozmawiają z jakimś voicebotem, mogą się po prostu poczuć oszukani. Na rynku e-commerce'owym rozwiązania, a właściwie narzędzia, które są powiązane z voice searchem, takie jak asystenci zakupowi czy voice boty, są stosowane w wielu branżach. Tak jak widzimy tutaj na załączonym slajdzie, może to być FMCG, może to być elektronika, czy też ogólno pojęty fashion. Jeżeli chodzi o zakres zastosowania tego typu rozwiązań, no jest on już stricte uzależniony i od asortymentu sklepu, i od preferencji konkretnego sklepu. Może się on ograniczać wyłącznie do pomocy w zakupach, może definiować konkretne kwestie związane z lokalizacją sklepów, opowiadać o konkretnych przecenach, bestsellerach w danym sklepie, albo odpowiadać na podstawowe pytania dotyczące samej oferty. Ja chciałbym Państwu zaprezentować 2 przykłady rozwiązania, które zostało zastosowane zarówno w sieci Frisco, jak i w sieci MediaMarkt. Do you want to add or remove any items from your cart? If you want, you can start by providing delivery detail. I want to add some vanilla ice cream. Choose your item and then the amount.
How many items do you need? Two. Okay, I added it to your cart. Tell me what else you're looking for or return to your basket. Return to cart. This is your cart. Your total order value is 741 zlotys and 64 groz. What would you like to do? Order. Cześć, w czym dzisiaj mogę Ci pomóc? Najnowszy iPhone. Mamy spory wybór. Sprawdź te produkty. Szukam telefonu z przekątną ekranu powyżej 5 cali i aparatem powyżej 20 megapikseli. Mamy spory wybór. Sprawdź te produkty. Jakie macie tanie telefony? Oto tanie produkty. Czy są laptopy na promocji? Listę aktualnych promocji, regulamin i zasady uczestnictwa w promocjach znajdziesz na naszej stronie internetowej. Wystarczy kliknąć przycisk u dołu ekranu. Jak mogę zwrócić produkt? Produkt możesz zwrócić w najbliższym sklepie lub odesłać go na adres z paragonu. Zobacz na zdjęciu poniżej, gdzie znajdziesz adres. Gdzie jest najbliższy MediaMarkt? Muszę uzyskać dane, które przechowuję. Znalazłem sklepy w pobliżu. Zapraszam. Jak widzicie Państwo, tego typu rozwiązania można zastosować w bardzo wielu aspektach, począwszy od kwestii zakupowych, jak i informacji o samym sklepie, o jego umiejscowieniu. Tego typu rozwiązania stosowane są dość szeroko, a przynajmniej rozpoczynają być dość szeroko stosowane w branży e-commerce'owej. Mówimy dzisiaj oczywiście o e-commerce'ie, niemniej warto też zaznaczyć, że na innych płaszczyznach tego typu rozwiązania również mają zastosowanie i tutaj chciałbym zaprezentować, jak to może wyglądać w przypadku mass mediów. Jest to prototyp przygotowywany jakiś czas temu dla rozwiązania Onetowego, jest to asystent głosowy. Porozmawiaj z redaktor Onet. Jasne. Proponuję redaktor Onet, najnowsza wersja. Cześć. Jestem Onet, wiem co dzieje się na świecie i chętnie się tym z tobą podzielę. Chcesz usłyszeć najnowsze wiadomości? A może interesuje cię sport lub biznes? Powiedz czego chcesz się dowiedzieć, a ja chętnie pomogę. Chcę usłyszeć informacje sportowe. Świetnie, wiem o wszystkich najnowszych informacjach ze świata sportu. Wybierz jakiś artykuł albo powiedz, czego dokładnie szukasz. Jeśli każdy da z siebie maksimum, nie będziemy musieli patrzeć na przeciwnika, powiedział obrońca Jan Bednarek przed meczem reprezentacji Polski ze Słowenią. Początek meczu w piątek o godzinie 20:45, biało-czerwoni przystępują do starcia w Lublanie po 4 kolejnych zwycięstwach. Wszyscy w drużynie wiemy, że czeka nas jeszcze mnóstwo... Okej, dzięki. Cała przyjemność po mojej stronie. Czy mogę ci jeszcze w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Rozumiem. Do widzenia. Było to zastosowanie asystenta głosowego w mass mediach. Myślę, że całkiem nieźle się to sprawdza i fajnie by było, gdyby zostało rzeczywiście wdrożone. Jeżeli chodzi o samą kwestię dostosowania witryn, zarówno internetowych, ale nie tylko, do trendu voice search, na pewno warto zwrócić uwagę na tego typu narzędzia, które były przed chwilą prezentowane. One są ogólnodostępne na rynku, posiadają opcję integracji z konkretnym sklepem, natomiast
No mamy dalej do czynienia z samymi zapytaniami, które są realizowane poprzez na przykład Google jako największą wyszukiwarkę u nas w Polsce. Więc gro tematów na pewno odnosi się do SEO. Warto zadbać o sam długi ogon z uwzględnieniem tych trzech wymiarów, o których sobie wspomnieliśmy, czyli jak, gdzie i kiedy. Skupić się na poprawnym sformułowaniu metatagów. To automatycznie wpłynie też na future snippets, czyli te preferowane formy odpowiedzi na konkretne zapytania. Na pewno warto też jest utworzyć możliwość wyszukiwania za pomocą głosu we własnej witrynie, ponieważ nie jest to forma defaultowa. No i później weryfikować poprzez badania, poprzez analizy, jak tego typu formy odpowiedzi na zapytania głosowe mają się do oczekiwań klientów. Drugą formą wyszukiwania, którą chciałbym dzisiaj omówić, jest wyszukiwanie wizualne. Tutaj również, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się ono do obrazów, a konkretnie do wyszukiwania poprzez obrazy konkretnych elementów, które się na nich znajdują w celu znalezienia takiego samego lub bardzo zbliżonego produktu, na przykład produktu w konkretnej bazie wyszukiwania. Możemy tutaj mówić oczywiście o produktach, to może być kurtka, to mogą być buty, czyli produkty typowo zakupowe, natomiast sam algorytm nie ogranicza się tylko i wyłącznie do produktów. Możemy poprzez tego typu wyszukiwanie odnaleźć konkretne budynki, miejsca czy też zwierzęta. Kilka twardych danych, jeżeli chodzi o samo wyszukiwanie wizualne. Już 64% konsumentów skorzystało przynajmniej raz z tego typu wyszukiwania, a to oznacza, że są świadomi tego typu formy i alternatywy dla wyszukiwania tekstowego. To automatycznie przekłada się na preferencje, chociażby w pokoleniu milenialsów, które wynosi 62%, aż 62% milenialsów preferuje tego typu formy wyszukiwania względem innych form, również tekstowej. Nie jest to żadne nowum, wydaje mi się, że jest to dość oczywiste, ponieważ jako ludzie wręcz preferujemy kwestie obrazowe. 90% informacji, które są przekazywane do ludzkiego mózgu, są przekazywane właśnie w sposób obrazkowy, wizualny. Podobnie jest w przypadku zapamiętywania informacji, które są przez różne receptory do nas kierowane. Receptor wzrokowy zapamiętuje wtedy najwięcej. Jeżeli chodzi o same zakupy, no nie na darmo mamy stwierdzenie, że kupujemy oczami. Nie odnosi się to tylko i wyłącznie do jakichś drobnych zakupów, ale możemy to również przypomnieć do zakupu mieszkania czy też samochodu. Oczywiście jest to wstępne kupowanie, potem weryfikujemy te produkty poprzez różne procesy, natomiast zainteresowanie wzbudza właśnie wzrok. Także tak jak w przypadku voice searcha, tutaj preferencje ludzkie mają bardzo dużo do powiedzenia i wiedzą to również marketerzy. Jeżeli chodzi o poszczególne brandy, już 21% brandów definiuje wyszukiwanie wizualne jako top 3 priorytetów na ten rok, a 35% marketerów planuje optymalizację pod tym kątem. Także uważam, że jest to dość istotny trend. Jeżeli chodzi o narzędzia dostępne na rynku polskim, na rynku międzynarodowym, jest ich kilka. Jednym z popularniejszych z racji też działalności samego serwisu jest Pinterest Lens. I żeby uświadomić nam, jaka to jest skala, możemy sobie zobaczyć, o jakiej ilości wyszukań mówimy w skali miesiąca. Jest to 600 milionów wyszukań. Wydaje mi się, że to doskonale obrazuje, o jakiej my ilości wyszukań mówimy. Dodatkowo tego typu narzędzie jest w stanie zdefiniować około 2,5 miliarda obrazów. Najpopularniejszym wykorzystywanym komercyjnie urządzeniem jest Google Lens. W dużej mierze z racji tego, że jest ono oczywiście bezpośrednio zintegrowane z wyszukiwarką Google, co wspomaga samo wyszukiwanie, tam ilość zapytań przekracza wręcz 3 miliardy. Więc jeżeli chodzi o rozwiązanie, które jest gotowym, może nie szytym na miarę, ale gotowym rozwiązaniem, które można wykorzystać komercyjnie, jest właśnie Google Lens. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie wizualne, dodatkowym zabiegiem, który jest stosowany przez różnych merchantów, jest prezentowanie produktów w dwóch płaszczyznach. Jest to oczywiście prezentacja packshotu, czyli zdjęcia produktowego, ale dodatkowo umieszczenie go w jego środowisku naturalnym albo środowisku przeznaczonym. W przypadku Adidasa jest oczywiście packshot produktowy. Dodatkowo ten produkt jest
umieszczony na modelce, żeby zaprezentować, jak on mógłby wyglądać na potencjalnym konsumencie, który chciałby takiego zakupu dokonać. Jeżeli chodzi o kwestie mebli, które no dość trudno, wydaje mi się, sprzedaje się w internecie, zwłaszcza w przypadku podmiotów pure player, w których przypadku odwrócone ROPO nie jest możliwe, nie możemy pójść do jakiegoś oddziału sklepu, zweryfikować, dotknąć tego mebla, jak on wygląda, z jakiej struktury jest zbudowany. Prezentacja w naturalnym środowisku na pewno bardzo pomaga i wpływa na doświadczenie zakupowe. Oczywiście posiadamy specyfikację techniczną produktów, wiemy, jaki jest rozmiar tego produktu, ale trudno jest nam sobie zwizualizować, jak on mógłby wyglądać na przykład w naszym salonie. Zaprezentowanie zdjęcia z tym produktem w konkretnym salonie i zobaczenie efektu skali, jak on na przykład wygląda względem sofy, albo jak wygląda względem fotela czy krzesła, już daje nam jakiś konkretny obraz skali i dzięki temu łatwiej jest nam podjąć decyzje zakupowe. To wpływa też automatycznie na kwestie reklamacji i zwrotów, więc jest to automatycznie oszczędność dla takiego sklepu. Na rynku e-commerce'owym tego typu rozwiązania stosowane są w wielu branżach. Natomiast najlepiej, wydaje mi się, sprawdzają w branży fashion i home and deco. Ja natomiast chciałbym tutaj zaprezentować przykład, który odnosi się do brandu CCC. Jeżeli chodzi o samych merchantów, oczywiście to rozwiązanie jest szeroko stosowane, natomiast też warto wziąć pod uwagę, że pośrednicy również z niego korzystają. Mamy tutaj przykład Ceneo, który posiada własny plugin, na bazie którego na dowolnej witrynie możemy przeskanować dowolne zdjęcie w celu próby odnalezienia konkretnego produktu, który się na tym zdjęciu znajduje, w katalogu Ceneo. A teraz spójrzmy sobie na przykład CCC. Nie wiem jak wy, ale ja od dawna marzyłem, żeby powstało takie narzędzie, które umożliwi właśnie zrobienie zdjęcia chociażby przypadkowemu przechodniowi, ponieważ podobają mi się, nie wiem, jego buty i odnalezienie tego konkretnego modelu butów w internecie. I tego typu rozwiązanie właśnie istnieje na rynku, więc warto na pewno to stosować. A jak się do niego dostosować? No tak jak powiedziałem, w przypadku Voice Searcha istnieją na rynku narzędzia, które umożliwiają tego typu wdrożenia. Jest to dość prosta integracja, jeżeli chodzi o zintegrowanie z konkretnym sklepem, natomiast nie jest to wszystko. Jeżeli mówimy o wyszukiwaniu wizualnym, no to automatycznie nasuwa nam się podpowiedź, że chodzi o zdjęcia. Tych zdjęć powinno być jak najwięcej w serwisie. Powinny być one oczywiście jak najlepszej jakości. Warto też zadbać o to, żeby konkretne produkty były prezentowane w opcji 360, zwłaszcza jeżeli nie są to ubrania. To na pewno wpłynie na decyzje zakupowe użytkowników. Dodatkowo warto zadbać o to, żeby te zdjęcia odpowiednio oparametryzować. Jeżeli chodzi o chociażby kwestie alt tekstów, które są umieszczane pod zdjęciami, optymalizacji zdjęć pod kątem samego renderowania, czyli ich wielkości. Duża ilość zdjęć na pewno wpływa na proces ładowania strony. Użytkownicy nie lubią czekać, więc o ile tych zdjęć może być dużo i zaspokoimy tą potrzebę użytkowników, mogą oni nie doczekać na weryfikację tych zdjęć. Dodatkowo na pewno warto zoptymalizować samą kwestię rozmiarów i typów tych plików i przenosić chociażby obrazy do mapy witryny. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że prezentacja była dla was pomocna. Jeżeli chodzi o sam trend, wydaje mi się on dość istotny, patrząc na dane globalne, na podmioty, które zarówno na rynku polskim, jak i globalnym je wykorzystują. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z tendencją zwyżkową, a biorąc pod uwagę digitalizację społeczeństwa i rozwój technologii, myślę, że w najbliższym czasie będziemy widzieć prawdziwą rewolucję. Dziękuję bardzo.